Jesteśmy w białych koszarach, które po swojej dawnej funkcji wojskowej, a w zasadzie to już tylko wspomnienie tutaj jest. Tymczasem kilka dni temu wicepremier i minister obrony pan Błaszczak ogłosił, że Wojsko Polskie wraca do Ostródy. I to nie byle jakie wojsko, bo wracać mają do nas czołgi. Ciekawe, co mieszkańcy myślą o tym pomyśle. Słyszał pan, że wojsko nam wraca do Ostródy? Tak, słyszałem. I co pan na to? Myślę, że dobrze. No. Że dobrze? Że dobrze, niech wróci wojsko, mamy obronę, taka wojna jest. Tak się... A gdzie oni mogą stacjonować? Ja z tymi czołgami. Że... No właśnie, jest problem z tymi czołgami. Chyba do starych koszar czerwonych wrócą. Tam jest infrastruktura jeszcze na pewno? Ja nie wiem, czy coś tam zostało, czy nie. Nie wiem, czy zostało może starej poligon. Ale generalnie dobrze, że wracają. Myślę, że dobrze. W obecnej sytuacji bezpiecznie, będzie się czuć bezpiecznie. No. Albo będzie, może gorzej będzie, może będziemy atakowani przez to. Nie wiadomo. No jak to, jaka sytuacja będzie. No może i niezłe to by było. Niezłe? Dlaczego? No w tej sytuacji dzisiejszej. Bezpieczniej? Bo tu przed chwilą pan mówił, że wtedy to na nas rakiety skierują. Nic nie wiadomo. Nic nie wiadomo. Ale podoba się pani ten pomysł? Tak na pierwszy rzut oka? Chyba tak. Chyba tak. Polikwidowali wszystko, co było. No. Na nowo budować nie ma sensu. No, ale tu nam pod Aldi teraz nie staną czołgi. Na pewno tu nie. Ale zostały czerwone koszary jeszcze. Do wykorzystania. Tylko czy infrastruktura pozostała jest? Nie ma nic. Nie wróci. Tak? Ale bezpieczniej, praca, dlaczego? Koszary nie będą się marnowały. Czerwone? Dokładnie. Szkoda ich. Dokładnie. Tak, syn coś mi wspominał, że w czerwonych koszarach ma być jednostka, że czołgi mają być tutaj chyba pancerne. Dokładnie, tak, pancerne. I co pani na to? Dobry pomysł? No myślę, że tak. Po co ma to niszczyć? Po tylu latach wróci? Czy... Bardzo dobrze. A ze względu bezpieczeństwa, czy ze względu na pracę, czy... I praca, i bezpieczeństwo myślę też dużo znaczy. A słyszałem, temu. Słyszeliśmy coś. Ja nawet się starałem, żeby do WKU się zapisać. Już? Tak. I co? Podoba wam się ten pomysł, żeby znów stacjonowały czołgi? Oczywiście. Dla mnie jeszcze będzie, mnie tam nie przeszkadza. A czemu panu się to podoba? Bo by nie było tutaj tych urzędów, wykupione to wszystko przez urzędy, przez nasze miasto. Wróciłoby wojsko. Zatrudnienie dla normalnych ludzi, takich 18-19-latków. Czyli praca po prostu. Praca. Chyba dobrze. Dobrze? Ale chyba ze względu tak. Bezpieczeństwa czy pracy? Raczej czy... tak. Raczej tak. Ja nie jestem zadowolony z tego tytułu. Gdyż? Będziemy tutaj bardziej narażeni, bo wszystkie rakiety są skierowane na Ostródę. Bo to punkt strategiczny będzie. No dużo ludzi się cieszy, że jednak jest to większe bezpieczeństwo. No nie wiem do końca, czy bezpieczeństwo. Nie, chyba raczej nie. Myślę, że będzie zatłoczona Ostróda jeszcze bardziej, ale może coś się będzie działo więcej. Będzie taka bardziej jeszcze znana, rozpoznawalna Ostróda, mimo wszystko, że i tak już jesteśmy chyba rozpoznawalni. No dobry pomysł. Dobry pomysł? No pewnie pani, całe życie. Tak, całe życie w wojsku? Tak. A, to dlatego. Sentyment jest? No pewnie. Był jest. A to bardzo dobrze. Bardzo dobrze? Pewnie, jak im kibicuję. Tak? Czołgi mają u nas być. Część no i dobrze, że cokolwiek. Tak? Tak. Ale pewnie. Ze względu na bezpieczeństwo, ze względu bezpieczeństwo. Na pracę. Tak, na bezpieczeństwo, żeby nas nie spotkało to, co Ukraina. Ja słyszałam, ale to bardziej czołgi, nie? No, coś... Tak, no bardziej bardzo czołgi. Dobrze. Ja dobrze? Jestem za tym, oczywiście. Były tak. Dwie jednostki, nie trzeba było ich od razu likwidować, tylko... No właśnie, gdzie one teraz mogą stanąć? Jest, na czerwonych koszarach czerwonych jest pięknie. One jest zarośnięte, tam sarny biegają, ale myślę, że to jest wszystko do uratowania. Ale w dobie dzisiejszego zagrożenia, to nie wiem, czy jest. Uważam, że powinniśmy być gotowi na wszelkie okoliczności, że tak powiem. Czy zapowiedzi wicepremiera Błaszczaka to realna propozycja dla Ostródy? Czy tylko przedwyborcza kiełbasa, bo pamiętajmy, że za rok nam się zbliżają wybory. A to się dopiero okaże. Mieszkańcy w większości są jednak za. Przede wszystkim miejsca pracy. No i duży sentyment, który Ostróda wciąż ma do wojska. Poczekamy, zobaczymy.